Jak to zrobić, żeby trochę ten celownik koncentracji lepiej nastawić? Robimy to przez dwie takie fajne opcje. Pierwsza opcja to jest intencja. Intencja, czyli widzisz nową osobę, wiesz, że za chwilę jej się przedstawisz, no to już masz chwilę jakby na to, żeby pomyśleć sobie, ok, poznam go, więc moją intencją jest to, żeby znać jego imię. Chcę poznać jego imię, chcę wiedzieć jak ona ma na imię. Takie proste zdania, które będą Ci jakby reprezentowały Twoją wewnętrzną potrzebę poznania tej osoby. I to już powoduje, że nastawiasz swój mózg na to, że faktycznie zaraz kogoś poznasz. On się trochę sfokusuje na tę chwilę, na to, żeby zrozumieć, z jakim człowiekiem właśnie rozmawiasz. A nie to, co się dzieje za oknem, nie to, że ktoś tam z daleka krzyczy, nie to, że wokół ciebie jest jakiś harmider, rozgardiasz cokolwiek, tylko właśnie ta konkretna jedna osoba. Intencja w tym aspekcie robi robotę. I oprócz intencji. Warto też wdrożyć sobie pytania. Nie tylko chcę zapamiętać jego imię, ale też przy okazji tego, jak już podchodzimy do tej osoby, takie pytanie: jak on ma na imię? Dlaczego warto poznać jego imię, takie pytania sobie można zadawać, taki nawyk tworzenia pytań. Przed faktem, po fakcie, bo pytania mają też charakter powtórkowy, bardzo fajny, tak? o czym za chwilę powiem. Ale intencje, pytania, te dwa narzędzia stosujemy, zanim jeszcze w ogóle podamy komukolwiek rękę, czyli chce. Yy, I też można sobie zadać pytanie, dlaczego chce, jak on ma na imię też, tak? Oczywiście takie proste pytania. Bo to nas generalnie potrafi nastawić na to, żebyśmy umieli zapamiętać to imię.